Mirosław Gąsecki ma 23 lata. Zawodnik z Trójmiasta, reprezentujący barwy Automobil Klubu Polskiego w Warszawie, uzyskał licencję wyścigową w wieku 17 lat. W 2000 roku udało mu się pozyskać sponsora, który umożliwił mu starty w wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski dobrze przygotowanym samochodem nieustępującym parametrami technicznymi innym samochodom w swojej klasie. Sezon 2000 był dla niego bardzo ciężki. Mirosław Gąsecki zdobywał dopiero doświadczenie i uczył się tajników oraz zasad jazdy na wyścigach samochodowych. Już na początku sezonu jeździł w ścisłej czołówce, walcząc w pierwszej trójce z najlepszymi. Jako niedoświadczony kierowca i nowy w stawce często uczestniczył w kolizjach, po których nie zawsze mógł dalej kontynuować jazdę. Sezon ukończył na trzecim miejscu ze stratą jednego punktu do tytułu wicemistrza Polski. W sezonie 2001 wystartował tym samym samochodem już z numerem pierwszym. Po doświadczeniach z ubiegłego roku od razu objął prowadzenie w klasyfikacji i nie oddał go do końca, stojąc za każdym razem na podium i zdobywając tytuł mistrza Polski. Dodajmy, że Mirosław Gąsecki był najmłodszym mistrzem Polski w całym cyklu rozgrywek.
keep calm. W sezonie 2001 Mirosław Gąsecki uczestniczył w eliminacjach do Volkswagen Lupo Cup w Niemczech. Do eliminacji przystąpiło 80 kierowców. Wyselekcjonowano jedynie 12. Puchar Volkswagena Lupo, sponsorowany przez ADAC i Volkswagena, miał na celu wyłowienie młodych talentów z całej Europy i przygotowanie ich do dalszej kariery sportowej. W sezonie 2002 jako jedyny obcokrajowiec po czterodniowych testach kwalifikuje się Polak Mirosław Gąsecki, który w czasie testów bije rekord skróconego toru oraz podczas treningu oficjalnego zdobywa drugą pozycję startową. Duńczyk Chris Nissen widzi w Gąseckim zwycięzcę całego pucharu. Typuje go na pierwszym miejscu pośród czterech kandydatów po testach. Po sezonie okazuje się, że miał rację, bo cała trójka poza Gąseckim zajmuje trzy pierwsze miejsca wśród 26 zawodników. Gąseckiemu nie było dane zakończyć całego cyklu pucharu. Po drugiej eliminacji musi zrezygnować z dalszych startów z powodu niedopięcia dostatecznego budżetu. Puchar Volkswagena Lupo przeprowadzany jest równocześnie z cyklem rozgrywek DTM oraz Porsche Carrera Cup. Są to najbardziej popularne w Niemczech rozgrywki w wyścigach zaraz po Formule 1 i gromadzą na trybunach około 100 tysięcy widzów. Relacjonuje je sportowa telewizja DSF.